Dzień dobry, kochani. A w sumie to dobry wieczór, bo jest po 19:00. Ja dzisiaj nic nie nagrywałam cały dzień i w tej chwili to jest tak naprawdę dzisiaj pierwszy moment, kiedy usiadłam. Dopiero co pojechała pani chwilę temu do Gdyni. Właśnie przesłała mi zdjęcie Da Vinci'ego. Da Vinci jako pierwszy pojechał do domku. Stwierdziłam, że nie będę nagrywała, jak że kotek opuszcza dom, bo jedna z was ciągle mi pisze, że jej ciągle smutno, jak to widzi. To znaczy, może bym i nawet nagrała, tylko że ja po prostu zwyczajnie, no tak ją dzisiaj bieganinę miałam, że w ogóle nie miałam czasu i tak naprawdę przyszłam do was tylko tak poopowiadać. Bo boję się, że jak jutro zacznę nagrywać, bo w ogóle nie chciałam dzisiaj nic nagrywać, ale tak stwierdziłam, że tylko przyjdę na spokojnie wam opowiedzieć, bo zaraz idę pod prysznic i już mam po prostu czas wolny. Mam nadzieję, to znaczy mam tyle rzeczy do zrobienia, naprawdę mam jeszcze tyle rzeczy w kuchni w ogóle do zrobienia. Może jak się wykąpię i odzyskam jakieś siły, to jeszcze coś zrobię. Znaczy, no mam plan coś zrobić, ale nie wiem, nie za wszelką cenę. Najwyżej jutro rano wstanę i słuchajcie, i będę działać, bo dzisiaj jest piątek. I wiecie co, nie miałam w planie w ogóle dzisiaj oddawać tego kotka, ale miałam plan jutro rano, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że w sumie ta jedna noc przecież niczego nie zmienia, a ta pani tak bardzo czekała na tego kotka, zresztą wszyscy czekają, ale no, to jest ta pani, która go odwiedza co tydzień, co weekend i wiecie, tak sobie pomyślałam, że dam jej taką możliwość, żeby zdecydowała, czy chce dzisiaj po niego przyjechać. Jak dzisiaj będzie chciała, to nie ma problemu. Tylko kwestia była taka, czy się wyrobię, bo no wiedziałam, że najwyżej pod wieczór, ale nie wiedziałam w ogóle, wiecie, dzisiaj była taka po prostu bieganina, że zaraz wam wszystko opowiem, ale no dzisiejszy dzień to mówię wam. Teraz jest pierwsza taka chwila, kiedy w ogóle no, usiadłam. Jest po prostu szok. W ogóle tyle wszystkiego się dzieje, że wiecie, ciężko mi jest myśli zebrać. Dzisiaj też miałam tyle emocji, bo w ogóle w dzisiejszej nocy nie spałam, dlatego że spałam z dziewczynkami, w sensie z kotkami. Po tej kastracji, bo wiecie, one na siebie syczały, warczały, atakowały się, bo jednak w tych ubrankach one nie bardzo wiedziały, co się dzieje i same nie potrafiły chodzić. Wiecie, jak to kotki zawsze do tyłu chodzą i same to dla nich nowa sytuacja jest i wolałam przy nich być i w ogóle no, warczały na siebie, burczały, bo nie wiedziały, o co chodzi z tymi kubraczkami. I wiecie, no dla nas to się wydaje śmieszne, ale im tam wcale do śmiechu nie jest, więc wolałam przy nich być. I prawda jest taka, że wiecie, ja leżałam, a one wszystkie chciały na mnie, a że cztery kotki, no to tak, a jak jedna otworzyła oko i zobaczyła, że druga jest blisko, no to już od razu było syczenie, warczenie i prychanie. No i tak spędziłam noc, naprawdę. Uwierzcie mi, że dzisiaj w nocy, jeśli policzyć to, że o drugiej poszłam spać, po prostu się położyłam, a miałam budzik nastawiony na 7:00, ale wstałam o 6:00, bo już stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu w ogóle, to leżenie i męczenie się, po prostu nie zmrużyłam oka, może gdzieś jakby łącznie zliczyć, co mi się udało przykimnąć, to może bym godzinkę tego zliczyła, ale no ale wiecie, no niestety, to jest właśnie to, że wiecie, no może kto inny by tam machnął ręką, niech tam się dzieje co chce w tym pokoju, by zamknął i by poszedł spać po prostu do innego pokoju i kotki niech sobie tam radzą, ale ja taka po prostu nie jestem, ja tak nie umiem, ja tak nie mogę i ja bym nie zasnęła, jakbym nie miała ich przy sobie i bym nie wiedziała co się dzieje, to po prostu bym nie zasnęła, więc
jednak trzeba być takim wsparciem, tak? Głaskać, przytulać i dać takim kotkom poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest ok, są bezpieczne i w ogóle i mogą sobie lulkać i mogą sobie spać i nic się złego nie dzieje, ja przytulę. No i nie spałam po prostu, no, bo przytulałam, całowałam, miziałam i uspokajałam. No, a dzisiaj, no i tak minęła noc, na 9 rano już mieliśmy wizytę u weterynarza, zawieźć chłopaków do kastracji tych chłopaków, bo ten był wcześniej kastrowany, bo on był jeszcze przeciwko, bo pani sobie życzyła przeciwko wściekliźnie go zaszczepić, więc najpierw był szczepiony, a najpierw był, co? Najpierw był kastrowany, a później był szczepiony, więc odwrotnie niż ta cała reszta, więc trzech chłopaków dzisiaj kastrowaliśmy na 9 rano zawieźliśmy, czyli tam po 8 wyjechaliśmy i co? Później słuchajcie, przyjechałam do domu, zjedliśmy śniadanie. Trochę ogarnęłam i posprzątałam, wiecie, pokój, bo wiedziałam, że jak już przyjadę i pojedziemy odebrać kotki, to jak wrócę, to już nie będę miała czasu posprzątać, żeby no, na odbiór kotka. Więc posprzątałam jeszcze pokój, przedpokój, wiecie, tam podkurzałam, pozmywałam podłogi, łazienkę posprzątałam na dole i co, pojechaliśmy na rezonans magnetyczny, bo miałam rezonans magnetyczny kręgosłupa. Tyle mnie, wiecie, to badanie, rezonans, to wkładanie mnie do tej tuby, to tyle mnie kosztuje, to jest dla mnie taki stres, słuchajcie. Ja niby nie mam, chociaż może mam jakiś, bo mój tata ma, wiecie, klaustrofobię i dla niego to badanie jest w ogóle nie do przejścia, on wiele razy w ogóle, wiecie, rezygnował i wyskakiwał stamtąd wręcz. Ja w teorii no nie mam tej choroby, tak? Ale mam na pewno jakieś takie zalążki, bo wydaje mi się, że całkowicie zdrowa osoba, która nie ma żadnych gdzieś tam objawów klaustrofobii, to po prostu jest dla niej to normalne badanie, leży sobie, to leży i w ogóle. A dla mnie to jest taki stres, że ja cała latam, cała się trzęsę, mam taką myślówę, 100 myśli na sekundę. No jest to dla mnie bardzo niekomfortowe, bardzo, bardzo niekomfortowe i bardzo źle się czuję podczas tego badania. Trwa to w nieskończoność i bardzo dużo stresu mnie to kosztowało i to też, wiecie, tak wyczerpuje taki stres, a to badanie z 20 minut trwało. Powiem wam, że już myślałam, że po prostu jak tak leżałam i to tak mnie, to jest taka pozycja i nie możecie nawet nogą ruszyć ani niczym i tak mnie rwało od kręgosłupa aż do samej nogi, że myślałam, że po prostu tam nie wiem co zrobię, ale no ale musiałam dać radę, no. Także dałam radę, wyniki są za 10 dni, to znaczy płytkę dostałam na miejscu, ale wyniki takie, że wyniki są za 10 dni i powiem wam, że no co, wróciliśmy, od razu z tego badania pojechaliśmy odebrać kocurki, to już była 15:40, wróciliśmy do domu, to było koło w pół do piątej, no i na 18:00 tutaj pani była umówiona właśnie po odbiór kotka, także jeszcze tylko tyle, że szybko w pośpiechu zjadłam obiad, no na szczęście jeszcze te nogi z indyka, od indyka upieczone w piekarniku miałam i jeszcze też trochę makaronu tego z piersią z kurczaka zostało i z tym. I z tym szpinakiem, także no po prostu szybko na szybko zjedzony obiad. No i przyjechała pani po kotka, no musiałam jeszcze przygotować całą wyprawkę, wszystko. No to się tak mówi, ale to wszystko też zajmuje czas i po prostu no i po prostu
No to niedawno po prostu pani pojechała i już mi wysłała zdjęcie, że kotek sam wyszedł z transporterka, odważny, tylko czekał, aż drzwiczki otworzyłem. Ja wiedziałam, że nie będzie problemu, bo to jest naprawdę odważny kocurek. Zresztą kto jak kto, ale ja znam swoje koty najlepiej, nie? No, także zawsze uprzedzam i w ogóle jak może być, jak może się zachowywać, co zrobić, jak go wprowadzić do domu. Także w zależności od tego, czy są inne zwierzęta w domu, czy nie, ja zawsze mówię, co robić po kolei. Żeby człowiek po prostu wiedział, tak? Bo nie każdy ma doświadczenie. No, także pierwszy chłopak już dzisiaj poszedł. Być może w niedzielę może pójdzie jeszcze jeden chłopak i to będzie na tyle na razie. A reszta dopiero w przyszłym tygodniu. To znaczy jeden w przyszłym tygodniu. I jeden jeszcze nie jest zarezerwowany, a trzy dziewczynki idą w przyszłym tygodniu, tak? Bo po 10 dniach tak naprawdę, bo 10 dni to jest taki czas, kiedy no, dziewczynka musi się po prostu tam zagoić. Ale o tyle fajnie, że zdecydowaliśmy się na kastrację boczną, bo miałam do wyboru, czy brzuszek rozcinamy, czy tutaj bokiem. Co prawda to jest takie mniej estetyczne, bo... O, i teraz będę dostawała wiadomości. Bo wiecie co, bo futerko z boku jest po prostu ostrzyżone i no to jakiś czas minie, zanim ono odrośnie, ale no bo na brzuszku mniej widać, tak? Bo brzuszka, że tak powiem, nie widać na pierwszy rzut oka, ale kotki szybciej się regenerują po takiej właśnie kastracji bocznej i to ona jest mniej inwazyjna. Nie ma tam szwów do usuwania, to wszystko się samo rozpuszcza, szwy są wewnętrzne, także naprawdę właśnie taką kastrację weterynarze zalecają. Teraz jest ona naprawdę mniej inwazyjna i lepiej kotki to znoszą, i lepiej szybciej się goi, więc same plusy tak naprawdę, oprócz tego, że futerko jest na boku wycięte, a nie na brzuszku, ale uważam, że no to już jest taka, wiecie, kwestia estetyczna. Gdzieś tam za miesiąc już i tak będzie futerko. Także a za 2 miesiące to już w ogóle nie będzie widać, że w ogóle cokolwiek tam było golone. Także no, zdecydowałam się właśnie na taką kastrację. I powiem wam, że naprawdę świetnie. Kotki się już rewelacyjnie czują, a to było wczoraj. Dzisiaj to już tak naprawdę po nich nic nie widać. Jutro myślę, że im zdejmę ubranka i będą sobie już chacać. Kocurki były dzisiaj rano wykastrowane. Słuchajcie, teraz już po prostu nic, nic. U kocurków to jest tak, że naprawdę jak one się już wybudzą, już są przytomne, wszystko, one w ogóle nie wiedzą, że cokolwiek miały robione, także tylko tyle, że nie można pozwalać im wysoko skakać, nie? Żeby przepukliny nie dostały, ale to naprawdę powiem wam, że u kocurków to w ogóle... To jest lajcik, tak naprawdę. Więc super, cieszę się bardzo w ogóle, naprawdę. Tak niektórym się ta kastracja taka straszna wydaje, ale naprawdę, tak naprawdę bardziej straszna jest, jak już kot jest naprawdę dorosły i się robi tą kastrację, wiecie? To wam powiem, nie? No wiadomo, że to jest wczesna kastracja. Normalnie to tak się kastruje jak 6 miesięcy kotek ma, ale no, ale to jest bezpieczne, nic się nie dzieje. I to wiecie, że to są mity, że kot się źle rozwija, bo niektórzy mówią, że nie wiem, kości się nie rozwijają, nie, mięśnie, coś tam, coś tam. Ale powiedzcie mi, co, no, nie ma na to badań, tak? Żadnych potwierdzeń, żadnych badań. To jest tylko takie gadanie, bez pokrycia, bo hormony naprawdę nie mają nic wspólnego z mięśniami, z kośćmi i w ogóle z rozwojem fizycznym. Także no, nie wiem o co chodzi, kto to kiedyś wymyślił, ale nie ma na to żadnych badań. Także no. Dobra, zobaczę co tutaj dostałam i idę pod prysznic, kochani. A to jednak nie Da Vinci, tylko pani, jakaś pani z ogłoszenia gdzieś odnalazła stare zdjęcia Carlosa i pytała, czy jeszcze jest Carlos dostępny. No, ale nie.
Już Carlos jest niedostępny. Dzisiaj właśnie też dzwonił jeden pan ze Szwajcarii, który wcześniej też pytał o Carlosa, no ale coś mu się tam wysypało i dzisiaj zadzwonił, a ja już mówię, że niestety Carlos sprzedany. No to pan się troszeczkę zdziwił. Ale tak to właśnie wygląda, wiecie. Ja też często jak oglądałam, szukałam, wiecie, kotki czy kocurka, to ktoś tam gdzieś, jakiś kotek mi się spodobał i jak zapytałam, to już był niedostępny, więc no tak to wygląda. No. Także tak, idę, słuchajcie, idę się wykąpać i idę posiedzieć do maluchów, bo mam teraz chłopaków z dziewczynkami już. Tam już jest zgoda, one sobie śpią. Już zjadły, także napiły się wody, także wszystko fajnie, wszystko dobrze. To najważniejsze. Ja powiem wam, że tak zjadłam ten obiad i już później nic nie jadłam i chyba już nie, nic, nie wiem, może sobie coś zjem, ale ten obiad tak na szybko był zjedzony. Ale jakaś taka jestem w ogóle, tak jakby, nie wiem, czegoś bym się napiła. A może bym sobie je na coś, a nie, budyń, nie, może kisiel. A może kisiel sobie później zrobię, ale wiecie, taka jestem, jakoś pić mi się chce strasznie. W ogóle wody tak mało dzisiaj wypiłam, w ogóle dzisiaj kawę rano, szybko ciach ciach, ale to było taka, wiecie, dosłownie gul gul i po kawie, nie? Ale naprawdę jestem dzisiaj nieprzytomna. Całą noc nie spałam. Wyobrażacie sobie, jakie to jest wykańczające. Mówię dzisiaj do Artura, że czuję się tak, jak wstałam. Że czuję się tak, jakbym czekała, wiecie, na poród, nie? Kotki. Albo była po porodzie chwilę, także tak samo się czuję. Dobra, kochani, lecę. W kubraczku po kastracji też można ugniatać ciasto. Prawda, Doris? Doris, a kto ma taki piękny kubraczek? Reszta sióstr śpi, a Doris ugniata ciasto i mruczy. Tak. Tak, pracowita kobietka. Pracowita nasza. Jak mruczymy. No i tak to wygląda, słuchajcie, po kastracji. A kubraczek za 2 dni myślę, że zdejmiemy, bo jak sobie nie będzie nic robiła, robiły dziewczynki, to można ściągnąć. To w niczym nie przeszkadza. Aha, nie mam ci przeszkadzać. No dobra. No dobra. Ona jest słodka. No, Amelka. No, także powiem wam, że dzisiejszy dzień. No, a jeszcze teraz pisze do mnie pani, która odbiera kocurka w przyszły weekend. Właśnie się umówiłyśmy na... Dobra, spadł mi telefon. Oczywiście zaraz mi się coś tutaj zrąbie. Umówiłyśmy się na 15:30, ale będę miała jeszcze w następną sobotę najprawdopodobniej, albo nie wiem, albo w sobotę, albo w niedzielę, ale raczej w sobotę, bo to zawsze jest tak, że bardziej chcą ludzie, wiecie, w sobotę, żeby cały weekend mieć dla kotka,
odbiór dwóch dziewczynek. Więc, no ale tak się umówiłam na 15:30, bo ona jest z Poznania, jedzie, jeszcze chce sobie po Gdańsku pochodzić i w ogóle, więc ją tam, powiedzmy, zostawię sobie na koniec. A tak się umówiłam, a te dwie panie, dwie rodziny, po prostu wcześniej sobie umówię, albo jakoś tak, no. Także tak, no. Małe w Gdyni już sobie hasa. Ach, to są szkrabiki kochane. No, byłam dać tym jeść. Nagrałam jeden filmik dla pani. W sumie dwa filmiki dla tej pani z Poznania, bo ona już tak nie może się doczekać. Ale nie może odebrać w ten weekend, bo ona nie jedzie sama, bo nie jest w stanie taki kawał drogi prowadzić sama, więc jedzie z jakimś znajomym i a temu znajomemu w ten weekend po prostu nie pasuje, więc no więc przyjedzie w następny weekend, w sobotę, nie? No ale wiecie, ja zawsze mówię tym ludziom, że to spokojnie, to szybko zleci, to się tak wydaje, ale ja wiem, jak się na coś czeka. Ja akurat jak byliśmy chorzy z Arturem i Karol przyjechał, moja siostra go odebrała, to też słuchajcie, to była niekończąca się historia, bo on w sumie u niej spędził miesiąc, dosłownie miesiąc, zanim my go odebraliśmy, nie? Zanim się tak do końca wykurowaliśmy, zanim się nam wszystkie... Wiecie, kwarantanny pokończyły, to minął miesiąc, jak dopiero mogliśmy do kogoś na spokojnie pojechać, żeby nie pozarażać i w ogóle. Akurat tak trafiło, więc ja wiem, jak to jest czekać. No, zresztą na Ewkę też czekałam, no, wszystkie kotki były wyczekiwane. No. Emilkę też już wcześniej wybrałam, jak była taka malutka, wiecie. No, także... Także też na nią trochę musiałam czekać. No ale wszystko i tak przychodzi. Prędzej czy później. Dobra, idę pod prysznic. Mam jeszcze jedno przemyślenie w związku z tym, że jest piątek. I nie mam już dzisiaj zamiaru nic robić. To stwierdziłam, że jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobię. Wypiję sobie piwo. Mam zwykłe piwo, Kasztelan. Bardzo lubię. I mam jeszcze Jack coś tam, jakieś owocowe i jeszcze mam chyba Somersby mango i coś tam. I to ja bardzo lubię. Słuchajcie, ja muszę ubrać sobie skarpety, bo nie cierpię, zwłaszcza jak jest już jesień, nie cierpię spać bez skarpet. Latem oczywiście jak są gorączki, to nie śpię w skarpetach, ale jak jest jesień, nie zasnę. Nie zasnę. Po prostu muszę mieć skarpety i koniec. No i tyle. I idę, słuchajcie kochani, także ja no dzisiaj tyle chciałam wam tylko powiedzieć, co i jak u mnie i co się działo dzisiaj, a naprawdę dużo się działo, a boję się, że jutro jakbym wam opowiadała, to bym za dużo nie zapamiętała, bym coś pominęła, także chciałam wam opowiedzieć. Ja lecę, kochani. A dzisiaj jak zasnę, to mam nadzieję, że będę spała aż do rana. Pa, pa, trzymajcie się. Widzicie co? I tak, mam jeszcze taką resztkę takiego syropu. Tak. Karol mówi, że tak, mam, masz. I mam jeszcze taki, ale sobie wypiję tamtą resztkę. O, mam jeszcze taki z dziką różą. To też jest super pyszna. Malina z dziką różą, ale sobie ten wypiję. I go dokończę z piwkiem elegancko. Bardzo smaczne. To jest jak lubicie syropy, to szukajcie tego smaku. Pomarańcza z goździkami i z cynamonem. To jest taki naprawdę jesienno-zimowy smak. Pyszny.